Cześć wszystkim. Maciej na nadawaniu. Udało mi się zagospodarować trochę czasu. Jestem sobie znów na spacerku. Będziemy zaczynać tam, gdzie kończyłem ostatnio na filmie. I zobaczymy, co tutaj w ziemi piszczy. I jest taka pogoda. No mglisto jest. Temperatura 7 stopni w plusie. Już mi gorąco. Tylko ten kawałek przyszedłem. Za chwilę będę się chyba cofał do samochodu i muszę coś z siebie zrzucić, bo się dzisiaj, kurczę, ubrałem jak na tęgie mrozy. Jakbym, kurde, na Syberii miał kopać. Dobra, lecę dalej. Zobaczymy, co pole jeszcze da. Do usłyszenia. Kurczę, szkoda, że nie kopałem na żywca. Patrzcie to, wbiłem łopatę, odpodniosłem ziemię i pokazała się pierwsza krągłość, ale stąd już widzę, że to jest jakiś ząbkowany rant. Pewno to będzie jakiś perelek. O nie, nie perelek. Pomyliłem się, ale zobaczcie, jaki stan. Ale mi się ręce trzęsą, kurde. Mamy to 10 Weimarków. Złoto Weimaru tak zwane. 1935 rok, ale mennica D. I teraz mam zagwozdkę, bo nie wiem, co to jest za mennica. Super, takie monetki jeszcze chyba nigdy nie trafiałem. Zazwyczaj mam mennicę A, Berlin, a tutaj mennica D. Dobra, pierwsza monetka, super się zaczęło. Chuchamy na szczęście i idziemy dalej. Do zobaczenia. Kilka kroków od Weimarka pojawiła się druga monetka. Kurczę, tak to ja mogę sobie spacerować. Patrzcie to. Boratynka litewska. Pogoń ładnie jest widoczna. Moneta nie jest w jakimś super stanie, ale jest. Z tej strony niestety lustereczko. Ale super. Super się dzionek zaczął. Ale dzisiaj dosłownie kopię się super, jak na plaży. Ziemia jest delikatnie tylko wilgotna, nic się nie klei do butów, nie ma takiej gnojowicy. Elegancko. No to lecimy dalej. Dobra, spróbujemy tutaj wykopać na żywo, jak się tak ładnie zaczęło. Tam widzicie dziurkę. Za tą taką ścieżką jeleni, jeszcze z 3 metry, tam była ta boratynka litewska, szalong Jana Kazimierza. Teraz tutaj mamy następny sygnał. Zobaczymy, co to będzie. Ojej, żebym sobie tylko słuchawek nie wyrwał. Zobaczymy. Co jest jasny, ciasny. Tak to widzicie się zawsze kończy kopanie. O, patrzcie. Tak to się zawsze kończy kopanie na żywo, ale mamy monetkę. Super. Coś tu mamy. A teraz będziemy mieć sasika. No niestety monetka o
są, jest tam widoczny ten herb królewski Sasa, a z drugiej strony głowa króla też jest widoczna. Tak trochę jest moneta nierówno wybita, bardziej po prawej stronie jest to po piersi króla. Ale super dzisiaj jest dzień. Dawno tak nie miałem. Dobra, lecimy dalej. Ale chyba sobie odpuszczę takie kopanie, bo to czasu zabiera. A tak i tak potem nie oglądacie całego. Super, idę dalej. Na obrazku widzicie, co trafiłem. To będzie trzecia część podkowy na tym polu. Lubię kopać podkowy, bo potem to mi zawsze przynosi szczęście. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Szkoda, że nie cała. W swoim życiu tylko dwa razy całe podkowy wykopałem i mam na szczęście na drzwiach. Dobra, lecimy dalej. Teraz jesteśmy na stronie Adolfowej i Perelowej pola. Jak tutaj się zbliżam, to żadnych starych monetek nie oczekuję. No i teraz się trafił Perelek 1962, 5 groszy monetka została, spółka nawet jest wygięta jak śmigło. Jest. Lecimy dalej z tym koksem. Teraz się trochę rozpadało, albo to mgła opada. Nie wiem, taki bardzo drobny, dosyć gęsty deszczyk. Pokazała się kolejna monetka. Kolejny sasik. Tak się prezentuje. Ładny, zielony. Z drugiej strony. Tak wygląda. Korona jest widoczna. W środku herb Wettynów jest widoczny. Ale to musicie wierzyć mi na słowo. Elegancko. Tylko trochę mógłby się zmienić repertuar, kurczę. Jakiegoś moniaka, którego jeszcze nie trafiłem i którego wam nie pokazałem. Ale co tam, marudził nie będę. Jest super. Lecimy dalej. Kolejny szeląg Jana Kazimierza. Tym razem buratynka królewska Królestwa Polskiego. Ale solid jest napisane. Data powinna być na godzinie 11 gdzieś. Z drugiej strony znowu kurczę lustro. Szkoda. Dobra, nie przedłużam. Super. Kurczę, teraz oszalałem. Patrzcie to. Widzicie to? Kurde, pierścień rumpuraka, nie? Ja pierdzielę. Wiecie co? Wezmę go, wyczyszczę. Umyję wodą i zobaczymy, co to jest. No ja pierdzielę, no.
Dobra, moment, dajcie mi. Dobra, jestem. Wziąłem go, wyczyściłem. Patrzcie, tak wygląda. Jakiś kamień ma, ale ten kamień to chyba nie jest żaden kamień szlachetny. Nie wiem, czy puncy też chyba. Może to była jakaś punca. Nie wiem, czy on jest srebrny, ale dosłownie, do kurde, patrzcie to, pierścień rumburaka, nie? Tylko kurde, muszę zakręcić. Albo pierścień tej, szybko mówcie mi, Arabeli. Kurde, no super, super traf. Ale to, srebro to chyba nie będzie. Ale znajdka, kurde, prima sort. Patrzcie to. Nie wiem, na który palec mogę założyć na serdeczny. Nie, na serdeczny też mi nie wejdzie. Super. Mówiłem, że podkowa przyniesie mi szczęście. Dobra. Lecimy dalej. Ale super, no dosłownie pierścień rumburaka. Idę dalej. Teraz spadł guzior. Groszek wermachtowy. Z uchem. Ale oklejony jest jak... No jest masakrycznie oklejony tam w środku. Chyba niczego się nie doczyta. Ja zresztą nie lubię tych znajdek. Fanatycznych guzików od fanatycznych ludzi nie lubię. Dobra, lecimy dalej. Jestem ciekaw, co to mogło być. Nie wiem, czy to jest jakaś część wahadła od Cidera. Ramię to się bimbało, czy to może jest jakiś pion, to był do spuszczenia pionu. Tutaj jest zaostrzony, cholerka wie, a co to za ajzol. Ołów, ołów, no taka ciekawostka. Dobra, lecę dalej. Widzicie? Na środku ekranu. Znowu będzie buratyneczka. Rosasik. Zobaczymy. Sasik. Ale... Ale niestety znowu w takim... niezbyt fajnym stanie. Aha. Nie, może go weźmę. Nie, wezmę go. Widzę, że teraz się zaczyna pokazywać. Wezmę go, przemyję i zobaczę, jak wygląda. Może to będzie najlepszy sasik z pola jednak. Dajcie mi trochę czasu. Dobra. Tak wyszedł. Nie wiem, czy jest coś lepiej. Widać króla. Na lewej jest ten Augustus napis, jakie zarysy są. A z drugiej strony widzicie? Korona na godzinie 12. Mniej więcej na środku tarcza herbowa króla. Tarcza Wettynów. Tak ta monetka się prezentuje. To lecimy dalej. Kolejny pieniążek. Kolejny stary. Piękna buratyneczka.
litewska. Mam jej widoczną datę od godziny 9 do 12. Widnieje data 1661. Super! To jest najważniejsze, że można sobie datę zobaczyć i coś z tej monety odczytać. Druga strona. A druga strona jest tylko, widnieje napis Kazimirus Kas Rex, czyli Kazimierz Król, od godziny 12 do godziny mniej więcej 4, ale głowy króla nie widać. Ale kurczę, najważniejsze, że datę widać. Z tego co kiedyś czytałem o tych monetach, to chyba z tą datą 1661 to jest stosunkowo rzadka moneta. Rzadka. Najmniej chyba było bitych ich. Dobra, lecę dalej. Zaraz po Boratynce wyskoczył Fenolo Adolfo. Jeden Fenik, trzecia Rzesza. Daty nic nie widać. Całe szczęście. Zło mu nie widać. Dobra, lecimy dalej. Zrobiłem sobie małą przerwę na jedlonko. Wywaliłem trochę złomu. A dzisiaj dużo nie ma. Ale jakieś oczywiście żarówki. Tutaj jakaś napa od prezentu czy od czegoś. Nie wiem, od jakiegoś namiotu. Pójdę jeszcze w tamtą stronę i wrócę i będę na dzisiaj kończył. A skoro mamy trochę czasu, to zaproszę znowu na kanał znajomego Stuby, na kanał do Krynia chciałbym zaprosić. U niego możecie zobaczyć, jak wyskakują fanty z innego rejonu Polski. On kopie w zaborze austriackim, tam wyskakują inne też fajne monetki, których no, u mnie nie zobaczycie, bo małe prawdopodobieństwo jest, żeby wpadło. Tu się za chwilę pokaże logo jego kanału, a link do kanału będzie oczywiście w opisie pod filmem. Cześć Kryniu, trzymaj się cieplutko i niech ci się szczęści na wypadach. No to do zobaczenia przy jakimś sygnale. I trafił się kolejny sasik. Już straciłem rachubę, który to dzisiaj, ale jest. Z drugiej strony standardowo. Kurde, no czemu tak kiepsko wychodzi? Czemu w takim kiepskim stanie? Super. Super, że wyszedł, ale szkoda, że w takim stanie. Dobra, lecę dalej. Ale tutaj ta część pola dosłownie, patrzcie to, jaka glina. No aż nie mogę chodzić, jestem cały oklejony, nie? Tamta część jest taka fajna, piasek i tamte monety wychodzą w lepszym stanie, a tutaj dosłownie jest bagnicho, masakra. No i chodzi się jak chodzi i wychodzi jak wychodzi, sami widzicie. Dobra, lecę dalej. Patrzcie to. Jest dziurka, nie? Sygnał był. Szukam sygnału. O nie, tutaj teraz jakiś jest. Coś tam się pokazuje. Ale sygnału nie ma. Łopata odłożona. Widzicie to? Ale patent. Ale się smyknąłem, kurde. No i... Kurde, no. Myślałem, że za chwilę padnę, że kolejny głuchy sygnał. To będzie kolejny sasik.
ale dosłownie przykleił się śmiech na sali. Ale? Ja już myślałem, że ma dwie głowy króla z obu stron, że jakąś kurde super monetę bym trafił. Nic, dobra. Monetka jako taka fajnie, że wypadła, ale stan kiepski. Dobra, zostało jeszcze 200 metrów pola, zobaczymy coś jeszcze wleci. Dobra, coś ciekawego znalazłem. Jest jakiś tam napis. Widzicie? Mamy napis. Co to za ciekawostka. Jak ktoś wie, to chętnie bym usłyszał. Może by się podzielił tą wiedzą. Dobra, lecę dalej. Zostawię to tutaj, bo może to coś. Myślę, zostawię. Tak, zostawiam to, jak wszystko zostawię. No to teraz zostawię. Taka ciekawostka. Dobra, lecę. Widzicie na środku obiektywu? Możecie nie widzieć. Robimy zbliżenie. No i mamy kolejnego pieniążka. Jestem ciekaw, czy to borafikowe pole, czy sosikowe pole się pięknie sypał. Będzie. Czyszczę i się upewnię. Do zobaczenia za chwilę. Nic nowego, tylko orzeł mnie zrobił w konia. Będzie to szelong Jana Kazimierza, boratynka królewska. Orzełek jest widoczny, a myślałem, że to będzie R-ka. Jakiś, nie wiem, poniatowski takie miał monety. To Marką, czy jak to tam? Tam pamięć mam dobrą, ale krótko. Dobra, lecę tam. Dobra, kończę dzisiaj. Dzisiaj pochodziłem sobie 3-4 km. To będzie tam 4800 z haczykiem kroków. Dzisiaj super strzał to ten pierścień, kurczę, Arabeli i Rumburaka. No i potem fajne monetki, stare. Może trochę monotematycznie, no ale nie wiecie, jak to jest, jak się idzie na wykopki i nic, nie ma sygnałów, nic nie wyskakuje. A tu po prostu, no spacer był super, bo po prostu były sygnały. Były fanty, miałem co nakręcić, byłem sobie na świeżym powietrzu, a o to w tym wszystkim chodzi. Do tego znalazłem jeszcze przecież tego Weimarka z tą mennicą D.
Może te monety nie są jakieś super stare, ale dwa marki mi się podobają. Zupełnie są inne jak Adolfy. A do tego jeszcze ta inna mennica. Teraz jak sobie wrócę do domku, sobie sprawdzę, co to jest za mennica i jakaś kolejna informacja do mnie dotrze i sobie zakoduję to. I zawsze będę mógł wam coś więcej powiedzieć na poszukiwaniach. Dobra, to co znalazłem, widzieliście, złomy mam pozbierane, ale kurde, tytka mi się rozwaliła. Jeszcze znalazłem taką małą buteleczkę na polu, nie wiem co tam, 15 jest na dole, zakorkowana nie jest, strasznie podrachana, pole ją zmęczyło i narzędzia rolnicze. Dobra, zaraz się spakuję, będę się zbierał. No to trzymajcie się wszyscy cieplutko, do następnego filmu, pa!